Odcinek powstał we współpracy z oficyną Wydawnictwo Otwarte, wydawcą reportażu Diabły z Bassa Modenese. Zanim przejdziemy do omówienia zabójstw powiązanych w różnym stopniu z satanistami, muszę tu podkreślić, że sataniści w przeważającej mierze zasadniczo nie zabijają ludzi w imię swojej religii czy swojej satanistycznej ideologii. Choć nierzadko właśnie takie czyny są im przypisywane. Niemniej w gronie wielu ludzi wyznających tą buntowniczą religię zdarzają się wyjątki, które prowadzą do strasznych wydarzeń i okropnych wynaturzeń. Abstrahując od tego, na samym końcu podcastu będę poruszać też tematykę zjawiska, które w swojej treści dotyczyć będzie wykorzystywania dzieci, handlu nimi, zabójstwami i zmuszaniu najmłodszych w partycypowaniu w rytualnych zbrodniach. Co wrażliwszych słuchaczy, no, może zaboleć. Jeśli takie treści są dla Was zbyt mocne, pamiętajcie, że zawsze możecie ten odcinek wyłączyć. Albo w jego trakcie, albo już teraz. Przechodząc do właściwego tematu. Treści poruszane w dzisiejszym odcinku były dla mnie ciężkie i niezwykle wymagające. By udźwignąć ich ciężar, zaprosiłem do tego odcinka specjalistę od satanizmu. Polecił mi go religioznawca dr Zbigniew Łagosz, który podkreślał w paru naszych prywatnych rozmowach, że człowiek ten ma niezwykle bogatą wiedzę w tej tematyce i jest ona ugruntowana na źródłach. Osoba, o której mowa, to Michał Knichinicki, autor wielu publikacji na temat satanizmu, tłumacz wielu ksiąg satanistycznych i prac poruszających tematykę tego zjawiska. A teraz zapraszam do odsłuchania naszej rozmowy, w czasie której będę też dodawał dłuższe fragmenty rozwijające niektóre wątki. Jakich znamy satanistycznych morderców i jakie mamy przypadki satanistycznych morderstw? Czy jest to powszechne zjawisko? No, powszechne zjawisko to absolutnie nie jest, ponieważ satanistów mamy obecnie kilkanaście tysięcy co najmniej na całym świecie. To rzeczywiście jest mikroskopijna liczba, jeśli chodzi o cały świat. Satanistycznych morderców w historii satanizmu było bardzo mało, jeśli chodzi o procent wszystkich satanistów na świecie, no bo wszystkich satanistów na świecie jest co najmniej kilkanaście tysięcy, jeśli nie kilkadziesiąt. Oczywiście nie wiemy, a ja na pewno nie wiem, ile ich dokładnie jest, ale to można jako tako oszacować, skoro mamy tak dużo miliardów aż ludzi na Ziemi, skoro satanizm jest, mimo że już nie jest modny, nie jest popularny wśród młodzieży, to i tak jednak no, jest troszeczkę popularny. I skoro tylko w jednym kraju, takim jak Polska czy Niemcy, jest ich na pewno kilka tysięcy, albo chociaż tysiąc. W USA jest bardzo popularny poprzez The Satanic Temple, oczywiście największą organizację satanistyczną obecnie w USA i przez to również na świecie. To tylko ona skupia z kilkanaście tysięcy osób. Więc powiedzmy, że jest obecnie kilkanaście tysięcy satanistów na świecie, a ponieważ na przykład niektórzy umarli, a żyli wcześniej, no to było ich łącznie kilkadziesiąt, powiedzmy, tysięcy, nie? W całej historii satanizmu. A historia satanizmu zna 11 osób, które spełniają dwa warunki. Uważali siebie za satanistów lub satanistki i zamordowali człowieka w dosłownym sensie, po prostu zabili go z premedytacją. Nie tam jakieś niechcący, nie jakieś softowe rzeczy typu pobicie, bo tego nie liczyłem, a są pobicia satanistyczne, tylko konkretnie morderstwa, oczywiście morderstwa ludzi. Nie mówimy w ogóle o morderstwach zwierząt, to by po pierwsze było trudno policzyć, a po drugie no, nie o tym dzisiaj będziemy mówić. I teraz opowiem o nich chronologicznie. Przede wszystkim powiem, że to jest oficjalna historia satanizmu, więc taka historia, którą możemy jakoś sprawdzić, którą opisali tak zwani historycy satanizmu albo okultyzmu poprzez wiarygodne źródła. Ile naprawdę sataniści, ilu naprawdę sataniści zabili ludzie, no to nie wiemy tego po prostu, ale 13 osób jest udokumentowanych. Powiedzmy, że zerową postacią był Gilles de Rais, pisane Rice oczywiście, no tam żył w XV wieku.
Ja jego nie liczę, bo no, nie był to tak naprawdę satanista, raczej zajmował się czarną magią, to są zbliżone bardzo pojęcia, prawie takie same, ale jednak no, nie dokładnie takie same. Pierwsze dwie osoby, które w historii satanizmu było satanistami i satanistkami i na pewno zabiło człowieka, to jest rok 1667 i takie nazwiska jak Lavuzin i ksiądz Giborg. I w ogóle to tak trochę śmiesznie z tymi wiekami jest w historii satanizmu, no bo Gilles de Rais żył w XV wieku, potem plus 200 lat XVII wiek, a potem dalej znowu będzie plus 200 lat XIX wiek. Także co 200 lat dopiero się pojawiały jakieś satanistyczne, straszne morderstwa, które zna historia satanizmu, oficjalna historia. No i Lavuzin to była taka szarlatanka, parała się wróżbiarstwem dla bardzo bogatych ludzi i współpracowała z wieloma księżmi. My tak w ogóle to wiemy od historyka satanizmu Francisa Kinga, który już od 32 lat już jego słowa można przeczytać o tych wydarzeniach, wydane w haśle w leksykonie magii, okultyzmu i parapsychologii. Także po prostu streszczając to maksymalnie, ta obłąkańcza para pierwszych historycznie satanistów, powtórzę jeszcze raz, Lavuzin i ksiądz katolicki Giborg, wówczas 67-letni, a ponieważ no, lata mijały, no to jeszcze przekroczył tą 70 i dalej parał się tą czarną magią. Ta para właśnie odprawia obrzędy czarnej magii, aby za olbrzymie pieniądze od swoich zleceniodawców no, wywoływać pozytywne skutki dla tych ludzi, czyli zazwyczaj seks, pieniądze i władza. I niejaka Madame de Montespan chciała usiedlić króla Ludwika XIV i w tym celu odbywały się pierwsze w historii czarne msze. I tutaj Francis King pisze, a my mu po prostu wierzymy, że on też to zna z wiarygodnych źródeł jeszcze wcześniejszych. W jednej z czarnych mszy, ale to już było w 73 roku, czyli no dobrych parę lat po tym, od rozpoczęciu tego procederu, w kulminacyjnym momencie tej czarnej mszy, podcięto gardło dziecka. Ewidentne zabójstwo i ewidentnie też takie, no, które się kojarzy z satanizmem. Potem jeszcze były jakieś obrzydliwe rzeczy i oczywiście modlono się do, jak żeby inaczej, Asmodeusza i Asztarota. To są również Massimo Trevigne, też podaje z tego, co pamiętam, Lavuzin i księdza Giborga jako pierwszych takich historycznych satanistów. I potem mamy właśnie te wspomniane 200 lat później, XIX wiek. No i tutaj już naprawdę moim zdaniem hardcore, zdaniem każdego hardcore. Konkretnie to były lata 1848-1893. Abbé Boulain był bardzo głęboko wierzącym katolickim księdzem, a Adèle Chevalier była jeszcze chyba bardziej wierząca, bo została zakonnicą. I Abbé Boulain był spowiednikiem tej Adèle Chevalier i tak był jej spowiednikiem, że się w sobie zakochali, a z tej miłości nie tylko platonicznej powstało co najmniej dwoje dzieci. I nie wiem dokładnie po co, dlaczego i z jakiego powodu, ale no szaleńcy już tak mają, że po prostu mają jakieś swoje powody, zaczęli odprawiać tak zwane czarne msze, tylko że w styczniu 1860 roku podczas jednej z tych mszy złożyli w ofierze swoje własne dziecko. Także no, musimy o tej parze wspaniałych, empatycznych ludzi wspomnieć w tym odcinku, jeśli mówimy o mordercach satanistycznych. Massimo Introvigne, uznawany za jednego z największych akademickich specjalistów od satanizmu, w swojej pracy Satanizm – Historia mity zawiera trochę inną opinię na temat tej pary. Analizując wnikliwie źródła na temat doktryny, którą osoby te tworzyły, okazuje się, że byli oni zwolennikami neognostyckiej herezji wintrasizmu, potępionej przez papieża Piusa IX. Co jednak istotne, osoby te cały czas uważały siebie samych za katolików. Nie wchodząc w błędne szczegóły, dość powiedzieć, że ludzie ci wierzyli, że czyniąc swoje magiczno-religijne rytuały, tworzą energię przeszkadzającą prawdziwym satanistom w odprawianiu czarnych mszy.
I te deklaratywnie antysatanistyczne rytuały obejmowały między innymi mieszanie konsekrowanej hostii z ich odchodami i moczem. I w tej formie specyfiki te podawane były innym ludziom jako lekarstwa. Także jako cudownego medykamentu używano nasienia bulona. Urządzano też obrzędy seksualne, które rzekomo nie były czynione z pożądliwości. A zabicie dziecka owej pary także miało być zachowaniem rzekomo katolickim i antysatanistycznym, gdyż Boulon twierdził, że dziecko to jest owocem gwałtu dokonanego przez niewidzialnego demona i dla dobra świata tegoż syna diabła należało zgładzić. Czytając o tych wszystkich bulwersujących rytuałach, można jednak zrozumieć, czemu wielu ludzi uznało Boulona i jego kochankę za satanistów. Choć ci, raz jeszcze podkreślę, uważali się za osoby walczące z satanistami i walczące z demonami. Późniejsze wydarzenia to już nie obfitują już w morderstwa, ale są jeszcze bardziej ciekawe i właśnie tam się pojawia takie nazwisko jak Husmans oraz Stanislas de Guita, Oswald Wirth i taka nazwa jak Kościół Karmelitański, ale tam już zabójstw raczej nie było. I piątą osobą, bo mamy dwie pary, to cztery osoby, piątą osobą jest Richard Ramirez. Już nie 200 lat później, no bo nie było aż tyle lat, ale 120 lat później, w połowie lat 80. XX wieku, tenże piękny młodzieniec zamordował 14 osób, a 15 innych chciał zabić i tylko ranił lub tylko zgwałcił. Był totalnie zły po prostu. Zabijał tych ludzi w bardzo brutalny sposób, tłukiem, młotkiem na śmierć. Zabijał strzałem z pistoletu czasami, gwałcił stare kobiety. Na przykład zgwałcił 83-letnią i 80-letnią kobietę, a ta druga była niepełnosprawna na dodatek. I potem jeszcze je zatłukł tym młotkiem. Dlaczego on jest w historii satanizmu? No, dlatego, bo strasznie mocno medialnie, bardzo głośno, to mam na myśli, że mocno, że głośno i cały czas to powtarzał, przyznawał się do tego, że jest satanistą. Przyznawał się do tego, w ogóle wiesz, nikogo za bardzo o to nie pytał, po prostu chcieli go skazać, no bo takich śmieci się skazuje na śmierć, czy tam na jakieś dożywocie. A on właśnie niepytany ciągle mówi, ja jestem satanistą, ja wierzę w szatana i wytatuował albo narysował sobie odwrócony pentagram na dłoni. Jak wchodził na salę sądową, no to jest takie zdjęcie właśnie Richarda Ramireza. To był w ogóle latynos, taki czarny, czarne włosy. Uśmiechnięty z tym pentagramem, że a we szatan, nie? No i dał parę wywiadów ten Richard Ramirez, jak czekał w tej swojej celi albo tam na wyrok śmierci, albo na nie wiadomo co. Nie wczytywałem się w jego za bardzo biografię. I w jednym z tych wywiadów, oprócz tego, że mówił no dosyć mocne rzeczy, że w ogóle nigdy o siebie nie dbał, nie dbał o to, co się z nim stanie, on tylko to wszystko robi dla szatana, no to przyznał się do tego, że właściwie to on się inspirował satanizmem Laveya. No to dla wszystkich którzy nie znają filozofii Laveya, czyli założyciela pierwszej, największej organizacji satanistycznej na świecie, Kościoła Szatana, no to Lavey, mówiąc krótko, zakazywał w swojej Biblii Szatana nie tylko zabijania, ale w ogóle krzywdzenia dzieci i zwierząt. Pozwalał krzywdzić i zabijać dorosłe osoby, ale tylko przez czarną magię. I dlatego jego książka, Biblia Szatana, jest po prostu, jest dozwolone jej publikowanie i sprzedawanie, ponieważ ta książka nie namawia do czynienia zła. To jest taki, no, często się o tym zapomina, znaczy krytycy Laveya często o tym zapominają i mówią, że no ponieważ ta książka się nazywa Biblia Szatana, to na pewno jest tam samo zło, a prawda jest taka, że tam po prostu właściwie nie ma nic złego i wie to każdy, kto ją przeczytał. I ten
kokainista i narkoman, totalny szaleniec i absolutnie zły człowiek, Richard Ramirez, po tym, kiedy już się zapoznał z treścią, bo sam tak napisał, po tym, kiedy przyjechał z treścią Biblii Szatana Leweja, bo czytał tą książkę podobno z wypiekami na twarzy, że to są słowa szatana i to są natchnione słowa dla niego, jego religii. Następnie przyjechał na jedno ze zgromadzeń czy jakichś tam celebracji w kościele szatana, specjalnie przyjechał tam z jakiegoś odległego miejsca samochodem, żeby w tym uczestniczyć. Powiedział swojej matce, że został dotknięty przez szatana, że jest szczęśliwy, że zadzwonił do niej w sensie i powiedział jej, że mamo, jestem szczęśliwy, zostałem, coś w tym stylu, zostałem dotknięty przez szatana i następnie zabił w piwnicy 9-letnią dziewczynkę. No, bez komentarza, nie? Tak się zainspirował dotknięty człowieka, który zabrania krzywdzić zwierząt i dzieci wprost w swojej książce. Zabrania. Potem mamy jako szóstego Varga Vikernesa, bardzo sławnego muzyka black metalowego, który w 93 roku po prostu zadźgał nożem swojego kolegę z branży black metalowej, Euronymousa. Nie był tego kolega z zespołu, bo jeśli ktoś się nie orientuje, no bo jak to słuchałem black metale, to im wszystkie szczegóły tego wiedzą, ale jak ktoś się może nie interesuje, no to wyjaśnię, że oni byli z dwóch różnych zespołów, ale tak jakby byli z tego samego zespołu, bo się wszyscy kumplowali. Po prostu pokłócili się o prywatne, bardzo takie błahe rzeczy, o wydanie płyty i nie oddanie pieniędzy na wydanie tej płyty. No po prostu bardzo takie zwyczajne rzeczy. Ale Varg tłumaczył się tam przed sądem i w wywiadzie, sławnym wywiadzie, zresztą został uwieczniony jako film Until the Light Takes Us, zanim światło nas nie weźmie, no to tłumaczył, że miał inne powody, to oczywiście pominiemy, bo nie ma na to czasu. Tak czy siak pojechał do tego Euronymousa wyjaśnić sprawę, pokłócili się, dwoje młodych mężczyzn, bardzo młodych, bo on miał wtedy dokładnie 20 lat, kiedy dokonywał tego zabójstwa. Tak się pokłócili, że Varg po prostu wyjął nóż i zaczął dźgać tego Euronymousa. Przepraszam, się śmieję, ale po prostu to jest głupie. Mm-hmm. No. Wyciągnął nóż. Dokładnie to było tak, no bo ja to bosko studiowałem, bo ta sprawa akurat była dla mnie bardzo ważna. Dokładnie to było tak, że Euronymous poszedł do kuchni, a Varg się wystraszył, że on poszedł po nóż i uznał, że zaatakuje go pierwszy, bo on myślał, że on idzie po nóż, a on nie szedł po nóż, tylko po coś innego, nie wiem, może wody się napić, poszedł. Wyciągnął swój nóż i zaczął go dźgać, a jak już zaczął, to nigdy nie skończył i Euronymous raniony wybiegł na klatkę schodową. To było bardzo wcześnie rano albo wieczorem, a raczej bardzo wcześnie rano, wszyscy spali. No a Varg, 20-letni, kultowy już wówczas muzyk black metalowy, no, dźgał go dalej w klatkę i w głowę, aż go zabił, zadał mu no, chyba 37 ran kłutych i po prostu go zabił na śmierć. Zabił go na miejscu, dostał oczywiście dożywocie, nie, przepraszam, właśnie nie dostał dożywocia, bo w Norwegii nie ma dożywocia, dostał największą karę więzienia znaną w Norwegii, przyznawaną w Norwegii, 21 lat więzienia. Wyszedł po 16 w 2009 roku. No aha, no oczywiście trzeba dodać koniecznie, bo o tym właśnie mówimy, że Varg Vikernes oraz zabity Euronymous obydwaj uważali się wtedy już od wielu lat za satanistów. Także jeden satanista zabił drugiego i to swojego własnego kolegę. To tam tutaj cię chyba jedną rzecz sprostuję, ale Varg, on był chyba basistą w Mayhemie, też oprócz tego, że miał Burzum własny. Ale słuchaj, jak to było w ogóle z tym, że Varg się przez jakiś czas, on to chyba w więzieniu później chyba sobie coś tam przepisywał, że on mówił, że on nie jest satanistą, tylko neopoganinem, bo wcześniej mówił, że jest satanistą, nie? Wprost, nie? Tak. On po prostu jakby młody uważał się za satanistę i miał ku temu jakieś swoje przesłanki, powiedzmy filozoficzne, ale absolutnie nie należał nigdy do żadnej grupy, nawet nieformalnej, do niczego nie należał, po prostu tak sobie mówił, nie?
No chyba, że powiemy, że, tego, że ten wewnętrzny krąg, nie? Euronymousa, to chyba, że ale to oni sobie założyli, ja sobie z tobą też zaraz założę no, wewnętrzny krąg. Tak, 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 dokładnie, nie? No tak. I oni sobie tak założyli i słuchaj, żadna z tych osób, nie tylko tych dwóch, tylko jeszcze pozostali dwaj, bo tam było łącznie czterech, a w pewnym sensie pięciu, bo jeszcze Fenris, z Darkthrone, no to żadna z tych osób nie odprawiała żadnych rytuałów. Oni po prostu jarali się satanizmem i robili sobie zdjęcia. I Dead się ciął, a potem się zabił, nie? Mhm. Także Dead nie się nie uważał za satanistę. Dead się uważał za po prostu za muzyka black metalowego, nie? To było takie palcem na wodzie, jak to się mówi, nie? Że po prostu no tak sobie wymyślili. Owszem, to też jest pewna logika w tym, że taka wolność i tak dalej, ale no to brzmi naiwnie jednak, nie? No tak. Słuchaj, i przede wszystkim Warg sam to później wszystko wyjaśnił na swoim kanale YouTube'owym, którym już dawno został cały skasowany przez YouTube, Tullian Perspective, i on wyjaśnił dokładnie, że żadna z tych osób wtedy nie była satanistą, tylko oni sobie tak mówili, tak się, za takich się uważali. Oczywiście, że tak naprawdę to i Warg, i wszyscy następni, łącznie ze wszystkimi z Gorgorota, z Galem, po prostu zostali rodzimowiercami skandynawskimi, że tak powiem, czyli odynistami, nie? Mhm. I Gal, i żyjący dalej Vicar Ness dawno mówią, nic nie ma wspólnego z satanizmem od 30 lat, ale jak byli młodzi, to mieli, nie? Dodam, że według innych źródeł obejmujących też no, efekty śledztwa, Warg miał żyć w przekonaniu, że Euronymous chce go zabić i już jadąc do niego wyjaśniać sprawę z tantiemami za jego płytę, planował, że skończy się to mordem byłego przyjaciela. No i zabójstwem się skończyło. Siódmym mordercą satanistycznym był Jon Nodwich, wokalista, gitarzysta i w ogóle założyciel znanego zespołu black metalowego Dissection. I on ewidentnie zabił człowieka, bo został za to skazany. W 1997 roku, kiedy ma 22 lata, zamordował 37-letniego homoseksualistę Algierczyka. Wyszedł z więzienia w 2004 roku, czyli no, długo tam nie siedział. Jakoś tak matematycznie mi wychodzi, że z 8 lat, czy coś takiego. I od razu wznowił działalność zespołu Dissection. Od razu tutaj powiem, że ja nie wiem, czemu on go zabił. Ale wiem jedno. Po prostu to, że był homoseksualistą i Algierczykiem, myślę, że nie jest przypadkowe. Nie? Skazali go po prostu za zabójstwo, nie jakieś zabójstwo satanistyczne, no to bardziej, że nie ma takiego paragrafu skazać go za zabójstwo satanistyczne, ale w toku śledztwa znaleźli po prostu u niego w domu bardzo dużo akcesoriów satanistycznych, ołtarze, kielichy, no, noże, jakieś takie rzeczy. I dlatego zmienili zdanie, znaczy ci prowadzący śledztwo, bo najpierw myśleli, że to jest na tle rasowym, ale potem zrozumieli, że to było na tle satanistycznym. No i został skazany. Aha, i w ogóle zrobił to z kimś, z jakimś tam Vladem. No i tamten Vlad, wiadomo, że też został skazany za morderstwo. Dostali właśnie te jakieś dziwne, śmieszne 8 lat i on wyszedł w 2004 roku i od razu wznowił działalność swojego zespołu, nagrał nową płytę, ruszył w trasę na cały świat i to trwało tylko 2 lata, bo w 2006 roku w wieku 31 lat popełnił rytualne samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Ewidentnie był satanistą oficjalnym, ponieważ był bardzo mocno zaangażowany w MLO. Nawet był kapłanem tego MLO. A MLO to jest jedna z największych takich hardkorowych, złych, negatywnych organizacji satanistycznych. Naprawdę istnieją, naprawdę mają swoją doktrynę, która jest naprawdę bardzo mocno negatywna i on się w nią bardzo mocno zatopił się w niej, zaangażował się w nią całym sercem. I na przykład w wywiadzie z nim mówi on tak, znaczy jak jeszcze żył, wiadomo,
należy identyfikować się całym sercem i dzielić się mizantropicznymi i antykosmicznymi wartościami zakonu, czyli tego MLO, i być gotowym, aby poświęcić całe swoje istnienie, aby wypełnić swoją prawdziwą wolę w zgodności z mrocznymi bogami. I w toku mojego researchu tej sprawy czytałem specjalnie książkę Nergala Adama Darskiego z Behemota, ponieważ wiedziałem, że on tam ma zdjęcie z tym Johnem, z Jonem, przepraszam, i że tam trochę o nim jest, więc przeczytałem, że Nergal w Sylwestra, no chyba na rok przed śmiercią, albo nawet na parę miesięcy przed śmiercią tego wokalisty Dissection, Nergal z nim po prostu spędzał Sylwestra. I Nergal pisze, że wszyscy się dobrze bawili, jak to na Sylwestra, pili dużo alkoholu i hucznie się bawili, a oni dwaj siedzieli i przez wiele godzin rozmawiali o filozofii i śmierci, a śmierć jest główną wartością tego zakonu, w który był zaangażowany ten Jon. To jest po prostu największa wartość, nie? Szerzyć śmierć. I Nergal napisał, cytuję, sprawiał wrażenie zupełnie pogodzonego ze światem i szczęśliwego. Po roku później, czy rok później, popełnił samobójstwo. Dodać tu należy, że Jon Nidveit popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę, gdy siedział wewnątrz narysowanego pentagramu otoczonego kręgiem ze świec. Z pozostawionego przez niego listu można wywnioskować, że wierzył on, iż po śmierci jego duch przeniesie się do Transylwanii. Czy jednak rozumiał to miejsce jako obszar geograficzny na terenie dzisiejszej Rumunii, czy jako mistyczną krainę mrocznych bogów? Ciężko stwierdzić, bo nie dookreślił tego w swoim liście. Ze względu jednak na jego zaangażowanie w wyjątkowo mroczną formę satanizmu antykosmicznego, wydaje się, że ta druga interpretacja jest prawidłowa. Także uważam, że to było naprawdę samobójstwo pod wpływem zaangażowania się w doktrynę satanistyczną i to jeszcze taką skrajnie negatywną i naprawdę hardkorową. A o tym powiem jeszcze osobno. I mamy dotychczas tylko 7 osób i już mamy 2006 rok, kiedy ten muzyk strzelił sobie w głowę. I następnymi osobami to jest aż 6 osób naraz z bestii szatana. Jest to włoska, znaczy była to włoska sekta, która działa przez 6 lat. Uwaga, tu wkradł się nasz błąd. W rzeczywistości w sprawie zabójstw satanistycznych sądzonych było 8 członków bestii szatana. Od 1998 roku do 2004 roku po prostu mordowali ludzi w imię szatana. Nazywali się bestiami szatana i nie należy ich absolutnie mylić z dziećmi szatana. To też jest włoska organizacja satanistyczna, tak samo, tylko że nie ma absolutnie nic wspólnego z łamaniem prawa ani z krzywdzeniem innych istot, bo dzieci szatana po prostu nie mają tego w doktrynie, aby kogokolwiek krzywdzić. Do wymienionych zabójstw dokonanych przez ludzi uważających siebie za czcicieli szatana należy dodać wydarzenie z 7 czerwca 2000 roku. Wówczas to we Włoszech, w Chiavenni, 3 młode, niepełnoletnie kobiety zamordowały zakonnice. Uważały, że tym czynem składają ją w ofierze szatanowi. Ofiara, umierając, prosiła głośno Boga, by wybaczył nastolatkom to, co czynią. Zapewne dlatego w 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny tej zakonnicy. Nastoletnie zabójczynie, jak zeznały, swoją wiedzę na temat satanizmu czerpały z internetu i z piosenek. Należy tu wspomnieć, że ostatnim polskim zabójstwem, które sądownie zostało uznane za rytualne, było morderstwo dokonane przez 2 satanistów. Miało ono miejsce w pochodzącym jeszcze z czasów II Rzeczpospolitej porzuconym bunkrze numer 44 niedaleko Rudy Śląskiej. Mordercami byli Tomasz S. i Robert K. Zabili wówczas swoją przyjaciółkę i przyjaciela ze swojej nieformalnej, 4-osobowej satanistycznej grupy.
celem odprawionego w 1990 roku zakończonego podwójnym zabójstwem obrzędu miało być wywołanie szatana. Tak, diabła w swojej diabelskiej widocznej postaci. Według oficjalnych publikacji prasowych zabójcy mieli inspirować się Biblią Szatana Laveya, który takich rytuałów nie zalecał, czy literackim horrorem klasy B pod tytułem Alfabet Szatana autorstwa Guyana Smitha. Z nieoficjalnych źródeł, to znaczy od osoby znającej arkana śledztwa przeciwko tym zabójcom, uzyskałem też informację, że jako jedną ze swoich inspiracji wskazali oni antysatanistyczną, pełną spiskowych, szurskich bzdur na temat satanistycznej sitwy oplatającej cały świat książeczkę pod tytułem Satanizm jako ucieczka w absurd. Jej autorem jest ksiądz i jezuita. Publikacja, która miała odstraszać od kultu diabła, opisywała na podstawie zmyślonych historii satanistów jako tak potężnych ludzi, że zachęciła nastolatków z Rudy Śląskiej do mordów. Dodam też, że napis pozostawiony w miejscu morderstwa dobitnie pokazuje, że jedną z inspiracji było polskie tłumaczenie księgi Wysoka Magia autorstwa Elifasa Lewiego. Wiem to, ponieważ Lewi opisywał rytuał przyzywania diabła, który wymagał użycia właśnie tego hasła zapisanego ponoć w języku enochiańskim. Nie pytajcie, co ono znaczy, bo nikt tego nie wie. Według okultystów nikt nie rozumie języka enochiańskiego poza na przykład aniołami. Nie mam wątpliwości, że zabójcy korzystali z polskiego tłumaczenia tej książki, bo za nim powielają te same literówki w tymże rytualnym zawołaniu. Tragizm korzystania z dzieła Lewiego polega na tym, że ten francuski ezoteryk, opisując ten mroczny rytuał, podkreślał, że szatan jest tylko ludzkim wymysłem i osoby wykonujące ten obrzęd będą w stanie wywołać co najwyżej własne wyobrażenie tej istoty. Ponadto od osoby znającej arkana postępowania prawnego przeciwko zabójcom wiem też, że oni niczego nie rozumieli z tak zwanej magii rytualnej. Wierzyli na przykład, że w pentagramie ochronnym, w którym magowie powinni się znajdować w czasie odprawiania rytuału i który ma chronić przed przywoływanymi niebezpiecznymi duchowymi istotami, ukaże się sam diabeł. Dlatego rytuał wykonywali poza nim. Tomasz S. został skazany na dożywocie, a Robert K. na 25 lat. Tak więc niebawem wyjdzie na wolność. I teraz przejdę do drugiej części mojej wypowiedzi. Wymieniłem już tych wszystkich morderców, o których cokolwiek wiemy, ale dla mnie żadne z tych morderstw oprócz samobójstwa wokalisty Dissection, żadne z tych morderstw nie było morderstwem satanistycznym. Na pewno się teraz wszyscy dziwią, no dlaczego? Przecież no popełniali te morderstwa. No dlatego, że to wynika z logiki, a w logice jestem dosyć dobry i przede wszystkim bardzo szanuję logikę. Zadam teraz wszystkim słuchającym to pytanie. Czy jeżeli ktoś jest satanistą i pójdzie do baru, i pokłóci się z kimś i pod wpływem emocji no, da się w bójkę, będzie bił tego drugiego i niestety go zabije podczas tej bójki, to czy to będzie morderstwo satanistyczne? Oczywiście nie. To będzie morderstwo, którego dopuścił się satanista, ale nie będzie to morderstwo satanistyczne. I teraz podam wam definicję morderstwa satanistycznego, która jest niezwykle prosta. Składa się z trzech punktów. Muszę tu zaznaczyć, że definicja morderstwa satanistycznego jest skonstruowana przez Michała. Tak więc, czy dane morderstwo można, czy nie można tak kwalifikować, jest jego opinią. Muszę tu jednak również zaznaczyć, że Michał z wykształcenia jest filozofem, satanizmy analizuje jako systemy wierzeń pod kątem ich spójności i na tym swoją opinię opiera. Jest to więc oczywiście opinia i jego konceptualizacja zjawiska, ale czyniona przez profesjonalistę. Morderstwo satanistyczne to takie, które po pierwsze
zostało dokonane przez satanistę lub satanistkę. Po drugie, zostało dokonane przez satanistkę lub satanistę podczas obrzędu satanistycznego. I trzeci warunek, zostało tak dokonane, ale bez osobistych powodów, ponieważ jedynym powodem dokonania tego morderstwa był satanizm, była wiara w taką lub inną doktrynę satanistyczną. I myślę, że każdy, absolutnie każdy myślący człowiek zgodzi się z tą definicją, że to jest prawdziwe morderstwo satanistyczne. Powtórzę, podczas obrzędu satanistycznego i koniecznie przez satanistę, czyli kogoś, kto wierzy w jakiś satanizm. I absolutnie nie może być tak, że nawet jeżeli to było podczas obrzędu i dokonało to tego morderstwa, dopuścił się satanista lub satanistka, to jeżeli zrobi to dla pieniędzy lub dla jakichś takich powodów pozadoktrynalnych, to po prostu nie będzie to morderstwo satanistyczne, tylko no, jakieś inne. Tylko wykonane przez satanistę i na przykład pod przykrywką podczas obrzędu. I takiego morderstwa nie znamy, bo po prostu żadna z tych osób, które wcześniej wymieniłem, tych warunków nie spełniła. Mamy dwie grupy tych ludzi, których tam wymieniłem. Tych dawnych, te pierwsze dwie pary obłąkańców z XVII wieku, a drudzy z XIX wieku. A potem tych współczesnych. I bardzo prosto to za jednym zdaniem załatwić. Z tych współczesnych po prostu oni nie spełniają w ogóle żadnego warunku. Dlaczego ten Jon zabił 37-letniego Algierczyka homoseksualista, ja po prostu nie wiem, ale na pewno miał tak zwane ludzkie powody. Jakieś po prostu ludzkie, osobiste, no nie wiem, jakieś miał powody. Varg Vikernes absolutnie się nie kwalifikuje, po prostu totalnie żadnego z trzech warunków nie spełnia, bo po prostu się zdenerwował i zabił drugiego swojego kolegę i w ogóle nie podczas obrzędu. Tamci, te bestie szatana to w ogóle są straszne, na szczęście czytałem o tym, że jestem pewny tego, co mówię, no to były po prostu żałosne sprawy, ale że to, że ktoś tam mówi, że to dla szatana, to nie znaczy, że to było dla szatana. Ja też mogę wiele rzeczy powiedzieć, które nie będą prawdziwe. Richard Ramirez, no to już w ogóle, to co on sobie o sobie myślał, że jest satanistą, naprawdę mamy to głęboko w poważaniu. Absolutnie nie był satanistą, nie dlatego, że sataniści nie zabijają ludzi, tylko dlatego, że był za głupi na to, żeby być kimkolwiek. On po prostu chciał zabijać, tak? Był nawet za głupi, żeby zrozumieć książkę, którą czyta i żeby zrozumieć zdanie, które ponoć przeczytał, że nie wolno krzywdzić nawet zwierząt i dzieci. No i potem wziął i skrzywdził dziecko. Także Richard tam jest odpada i wszyscy inni odpadają, ale ciekawe jest, dlaczego odpadają też ci historyczni, ci z XVII i XIX wieku. Otóż oni myśleli, że są satanistami. W porządku. Zrobili to podczas obrzędu. To spełniają. Ale pierwsi z XVII wieku robili to absolutnie dla kasy, nie dla satanizmu, nie dla szatana, żeby uczcić szatana, Boga zła, my zabijemy teraz tego noworodka. Robili to po prostu po to, żeby Madame de Montespan, dobrze mówię, tak, żeby kochanka króla Ludwika XIV dalej była jego kochanką, bo po prostu ona już mu się znudziła i dlatego ona płaciła za te czarne msze. No to jest antysatanizm, bo to jest po prostu antydoktrynalny powód. Każdy to doskonale rozumie, więc to nie był satanizm, to był po prostu biznes. Może byli tacy zabobonni, wierzyli, że to zadziała, to jest już ich sprawa, ale to nie było to dla szatana. I zostaje ta para, która z XIX wieku, którzy zabili własne dziecko podczas czarnej mszy. I to rzeczywiście to wydaje się, że to pasuje, no bo już byli tak skrajnie źli, ale nie wierzyli w żaden satanizm. To byli chrześcijanie, którzy po prostu byli totalnie chorzy psychicznie, jakoś perwersyjni, nie wiem, nie znam ich, no nie znam żadnych badań ich psychik, no po prostu nikt ich nie zdążył zbadać. No chyba te rzeczy moglibyśmy uznać, popraw mnie, jeśli się mylę, Jona Nydwejd, ta, który popełnił rytualne samobójstwo, tam chyba on to postrzelił sobie w głowę siedząc na pentagramie, otoczony świecami, nie? Co sugeruje, że to było. Ale to było już samobójstwo. Tak. Dlatego ja powiedziałem, że jak mówiłem wcześniej, że żadna z tych osób oprócz
wokalisty Dissection, jego samobójstwo. To fakt, tak, oczywiście. Okay. To absolutnie, wierzę w to głęboko, było satanistyczne samobójstwo. Ale mówimy o mordercach, no to przykro mi, nie? Oczywiście. Czy są spośród tych oficjalnych doktryn satanistycznych jakiekolwiek, które pozytywnie waloryzują zabójstwa ludzi, rytualne czy nierytualne? Oczywiście, znaczy właśnie nie oczywiście, są. Nie, że nie oczywiście, ale są. I procentowo to się tak rozkłada, że jest całkiem sporo samych rodzajów satanizmu. Rodzaj to jest taki coś największego, że tak powiem, a dużo więcej niż rodzajów jest właśnie organizacji satanistycznych. Samych rodzajów jest co najmniej 10, a być może 11, zależy też jak liczyć. Powiedzmy, że 10, nie? Rodzaje to jest coś takiego jak denominacje w chrześcijaństwie. No to jest coś naprawdę potężnego. No pod jednym rodzajem jest wiele organizacji. I na przykład mamy, i samych tych rodzajów jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, 10, co najmniej 10. I największym rodzajem jest oczywiście satanizm lawejański. I tam mamy no, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt organizacji, licząc również te, które dawno już przestały istnieć, ale wiemy, że istniały, bo historycy zdążyli to wynotować. Więc sam Kościół Szatana jest oczywiście na pierwszym miejscu w tym rodzaju i cała masa naśladowców, które się bardzo różnie nazywały. Więc samych organizacji było w historii satanizmu ponad 60. I to tylko mówimy o tych sławnych. Na tyle sławnych, że znalazły się wydanych ponad 20 lat temu opracowaniach satanizmu w leksykonach satanizmu, w encyklopedii satanizmu Lewisa, w Lucifer Rising, Bedeleya i tak dalej. Na tyle sławnych, że poważni pisarze naukowi lub paranaukowi, ale rzetelni, opisali ich. Te organizacje. Realnie pewnie jest ich było w historii 3 razy więcej. Powiedzmy, że 100, 150, 120, no nie wiadomo, samych organizacji. I są tylko dwie organizacje, o których ja wiem, z tych właśnie znanych, sławnych, które nie tylko dopuszczają zabijanie ludzi, ale wręcz to wychwalają. Dwie organizacje na około 60, ponad 60. Dwie. No to łatwo, znaczy nie łatwo, ale można jakoś przeliczyć, jaki to jest procent. No to jest mały procent, nie? Ale ponieważ są te dwie organizacje tak bardzo hardkorowe i ponieważ to jest właśnie magiczne moim zdaniem, ciągle zyskują nowych zwolenników przez ostatnich 50 lat. To te dwa satanizmy ciągle trwają i są naprawdę bardzo silne. Mają zwolenników dosłownie na całym świecie. Dosłownie chyba w każdym kraju rozwiniętym są neksjony. Neksjony to są takie filie. Są filie tych dwóch organizacji. I ja przybliżę jednym zdaniem, bo słabo się na niej znam. Młodsza z nich powstała w 1995 roku i nazywa się Misanthropic Luciferian Order, czyli mizantropiczny zakon lucyferiański. I ta nazwa jest mocno nietrafiona. Widać, że ci ludzie byli młodzi, jak to zakładali i nie do końca rozumieli słowo Lucyfer i wpletli tą nazwę do swojej organizacji, która absolutnie nie ma nic z Lucyferem wspólnego. I w 2007 roku zmienili nazwę z tego właśnie MLO, właśnie stąd jest ten skrót, Misanthropic Luciferian Order, na bardzo fajną nazwę Temple of the Black Light, czyli Świątynia Czarnego Światła. I ta nazwa w pełni już odpowiada ich doktrynie, bo chodzi tam właśnie o mrok, czerń, pustkę i de facto o śmierć. Oni absolutnie gloryfikują śmierć w każdej formie, mówiąc tak bardzo prosto, ale w ogóle nic nie zniekształcając ich doktryny. Oni głoszą taką aksjologię, taką etykę. Zabijaj innych, a na końcu sam siebie zabij. W imię szatana. Znaczy nie w imię, bardziej to nie chodzi, że w imię, tylko aby uczcić szatana, który jest tą śmiercią
I nie bój się zabić siebie, ponieważ trafisz do świata mrocznych bogów, czy tam antykosmicznych bogów i będzie ci tam lepiej, że tak powiem. Nie? A drugi z tych satanizmów, tych radykalnych, bardzo hardkorowych, najbardziej hardkorowych, jakie w ogóle zostały wymyślone w historii ludzkości, to jest ONA. Dokładnie taki sam skrót jak polski zespół z Chylińską. Skrót pochodzi od nazwy Order of Nine Angles, czyli zakon dziewięciu kątów. Kąty to jest taka magiczna kategoria, dosyć skomplikowana, ale ty wiesz, o co w niej chodzi, bo kąty pochodzą od Lovecrafta. Całe to ENA, mimo że kreuje się na takich bardzo oryginalnych i na spadkobierców prawdziwej mrocznej tradycji, która ma 7000 lat, tak mówią, oczywiście, że kłamią, to jest oczywista oczywistość, bo tak naprawdę oni wyrośli z fascynacji pismami, opowieściami Lovecrafta. To widać bardzo wyraźnie, w ogóle nie, trzeba być ślepym, żeby tego nie zobaczyć. I oni sami to widzą i zaprzeczają w co najmniej trzech różnych tekstach, a tekstów naprawdę dużo bardzo napisali, bardzo dużo, liczone w setkach. W trzech tekstach wyraźnie zaprzeczają, że się inspirowali Lovecraftem i mówią, że to jest odwrotnie, że to Lovecraft inspirował się mroczną tradycją, którą oni pielęgnują od 7000 lat. Oczywiście no, nikt by nawet nie był w stanie pielęgnować jakiejś tradycji 7000 lat. Oni z tego tak wybrnęli, że ta tradycja w jakiś tam sposób przetrwała, ale ktoś tam coś znalazł, w średniowieczu się coś zachowało i w latach 70., a dokładnie w 73. prawdziwy założyciel ENA, taki ten, który naprawdę to ENA założył, Anton Long, oczywiście to jest pseudonim, nie wiadomo jak ten człowiek się naprawdę nazywał, są pewne poszlaki dosyć mocne, jak kto to jest, ale oficjalnie Anton Long, jako młody, dosłownie 20-letni mężczyzna, zetknął się ze starym Covenem, który pielęgnował tą tradycję, on tam się od nich uczył, coś dodał, coś jeszcze wzbogacił i jakby wyjął to na światło dzienne. No, podobny mit jak u Gardnera, to każdy widzi podobieństwo, że Gardner też spotkał pradawny Coven i on to tylko na światło dzienne wydobył. Tylko że Gardner to robił w 54, to już była jego książka, tam w latach 30., tak? W 39 chyba dokładnie. Gdy mowa o Gardnerze, chodzi o założyciela religii Wicca. Gardner twierdził, że został wprowadzony w tajniki wiedźmiej magii przez pewną wiekową czarownicę. No ale pewne źródła historyczne sugerują jednak, że mógł on wysyłać pisane przez siebie samego rytuały do oceny Crowleyowi, znanemu magowi, i że uwzględniał jego uwagi w poprawkach do swoich obrzędów. A ona powtórzyli ten sam pomysł na mit założycielski, że to w 73 było. Ale jak łatwo sobie policzyć, jeżeli powstali w 73, to mają już 50 równo lat, bo mamy początek 2024. 50 lat ciągle trwają. Oczywiście założyciel już nie żyje, bo nie można żyć wiecznie, chociaż w sumie nie wiadomo, czy tak naprawdę zmarł. I mnóstwo ludzi to ciągnie i to jest jedyny, oprócz tego MLO, jedyny satanizm, ale na pewno byli pierwsi, którzy gloryfikowali zabijanie konkretnie ludzi i konkretnie jako morderstwa satanistyczne. W swoich pismach, wydanych w pewnym sensie oficjalnie, to są konkretne książki z tytułami, tych książek jest kilka i tam dosłownie jest napisane, że ofiara w satanizmie, ofiara z człowieka jest konieczna. Nie jest to nawet wybór, że taka słabsza forma, że my będziemy hardkorowi i w ogóle pozwolimy, że a jak chcesz, to możesz zabić. Nie. Oni, to nie jest tak, że oni silili się na to, żeby być jak na siłę mroczni, bo to widać w ich pismach, że oni się nie silą, że to nie są nastolatkowie, ponieważ oni podają bardzo ważne argumenty, których nie przytoczę, bo to już nie jest na temat odcinka, ale dają bardzo wyraźne, bardzo mocne powody doktrynalne,
religijne, okultystyczne i w pewnym sensie też mistyczne, takie typowo religijne, że ofiara z człowieka, satanistyczny mord człowieka jest konieczny, aby uprawiać satanizm. I czy ktoś naprawdę wziął i zabił człowieka w taki sposób? Nic o tym ja osobiście nie wiem i nikt, jestem pewny, że nikt inny też o tym nie wie, bo wyobraź sobie, jaki to byłby kąsek dla mediów, gdyby to zostało udowodnione. Przez 50 lat albo nikomu się nie chciało zabijać człowieka, w co głęboko wierzę właśnie w tą wersję, że każdy tylko czyta te książki tak jak ja, nie zabiję nigdy człowieka, ani satanistycznie, ani niesatanistycznie, ani przez przypadek nawet, ale liczy się tylko ta pierwsza wersja, że nigdy nie pomyślałem, tak, ja to zrobię, bo widzę w tym super wartość. Wiesz co, ja znalazłem dwa przypadki, które podobno były, prześlę ci je na Messengerze, ale to są bardzo świeże przypadki, bo to przyznam, że wcześniej ich nie widziałem, tylko jak ty mówiłeś, to jeszcze raz wrzuciłem po prostu na stronę. Na pewno przypadków było więcej, bo FBI jeszcze ma raport na ten temat. To jest drugie, z rumuńskiej strony. Bo to są dość nowe przypadki, nie? To się teraz rozkręca tak naprawdę bardziej. Ja nie wiem o tych nowych morderstwach, niestety. Mhm. Okazuje się, że od roku 2020 pojawia się coraz więcej zabójstw i prób zabójstw dokonywanych przez ludzi co najmniej inspirujących się wytycznymi ONA. Niemal w każdym z tych przypadków sataniści łączyli swoją religię albo z nazizmem, albo choć z alt-rightową deklaracją ideologiczną. I tak oto w Kanadzie w roku 2020 niejaki William von Neutegem zamordował nożem w meczecie 58-letniego Mohameda Aslim Safisa. Przed morderstwem zamieścił na social mediach ołtarzyk z bezsprzecznie symbolem ONA. W roku 2020 w Londynie Daniel Hussein zamordował Bibę Henry i Nicolę Smallman. Mordu miał dokonać jako nazista żyjący według reguł ONA. Zabójstwo miało przypieczętować jego demoniczny pakt. W Moskwie w roku 2021 dwójka narkomanów i dealerów, Andrzej Tregubenko i Olga Bolszakowa, określających siebie samych jako sataniści powiązani z ONA, rytualnie zamordowali i spożyli Wilhelma Torquemada z Sankt Petersburga. W 2022 roku w Rumunii niemiecki 17-latek o pseudonimie Luka zamordował 74-letnią Romkę, która składała kwiaty na cmentarzu. Swoim czynem chwalił się na grupach zrzeszających zwolenników ONA. No to jeżeli były, no to były, nie? Ja akurat nie wiem o tym, ale ja to widzę tak, że nawet jeśli były dwa czy trzy, no to i tak zawsze będzie skrajny margines, nie? Tak, tak, oczywiście, że tak, nie? Ale jak były, no to były, no to to... Mhm. Ale tak jednym zdaniem ci powiem, że oni mają dwa rodzaje morderstw satanistycznych. Mhm. Pierwsze jest, owszem, morderstwo satanistyczne na 100%, spełniały dokładnie wszystkie warunki, wszystkie. Sataniści podczas obrzędu i bez personalnych, osobistych powodów, ale zabijałem jednego ze swoich, dla którego to jest zaszczyt, bo zabijałem kapłana i Pat Fraser, nie? Mhm, tak. Zabijałem kapłana jednego ze swoich, który przyjmuje nazwę Opfer, podobnie jak ofiarować, Offer. Ja to tłumaczę w swoich publikacjach jako dar, a potem już zacząłem pisać ofiara w nowszych przekładach, uznam, że tak jednak lepiej. I po prostu on staje się ofiarą dla mrocznych bogów i potem w nagrodę żyje w nieskończoność w świecie bezprzyczynowym. I to jest takie bardzo dostojne. On wcześniej przez rok zapładnia kobietę, żeby magiczne dziecko się urodziło i w ogóle daje mu się jakieś tam dary. Ale jeszcze jest drugi rodzaj zabójstwa, który ma swoją nazwę konkretną, bo to tamten też ma nazwę.
to make a offer, on też się nazywa offer, to jest i rzeczownik, on jest offer i się robi offer, a no. Ten drugi rodzaj zabójstwa to jest culling, czyli calling, ale nie calling, nie wołanie, tylko culling i to jest po angielsku odstrzeliwanie, pozbywanie się śmieci, pozbywanie się chorego bydła z kuli bydła, nie? I oni wybierają jednostki, które okazały się brakiem honoru. Po prostu robią test, że napadają na udają, że napadli na dziewczynę i jak mężczyzna przychodzi i jej nie pomoże, to go potem znajdują i zabijają po prostu. Nie? A jak jej pomoże, to się okazał honorowy i go nie zabijają. Wyjęli sobie. Straciłem cię, Michale. No cześć. No cześć. No widzisz, zawsze się coś dzieje, kiedy są te rzeczy. Nagrywam dalej, tylko po prostu ciebie mam na telefonie teraz. No dobra, możemy popchnąć. Nie, to nie, bo to nie będzie pasować. No ale to u ciebie się w domu pali, czujesz swąd. Potem tu mi coś napieprzało, to nigdy nie było tego dźwięku, a teraz wyłączyli mi prąd, kiedy ja mówiłem o morderstwach ONA. No, witaj w moim świecie. Ja ci mówię, że takie rzeczy się cały czas działy, jak nagrywałem o tych egzorcyzmach, nie? Cały czas. Ale no, jesteśmy obydwaj sceptyczni, ale to jest co najmniej dziwne dosyć, nie? Widzę, że jest dużo takich grup chyba, które są, które się nawiązują do ONA, tylko ten calling, jak to nazywa, to ostrzeliwanie, to oni traktują w myśli, zgodnie z myślą nazistowską, czyli nie honorowy, tylko wiesz, ze względu na orientację, rasę, czy coś takiego, nie? Czy wyznanie, nie? No to przykre, nie? No tak. Co mam powiedzieć więcej? No. Niestety samo ENA było uwikłane w hitleryzm. Docelowo mówię hitleryzm, bo nawet nie faszyzm, znaczy nawet nie nazizm, tylko dosłownie uwielbienie Hitlera, ale chodziło im o to, żeby jak najbardziej wiązać się ze wszystkim, co złe. We własnej książce oficjalnie, gdzie ten rytuał na chwałę Hitlera zamieścili, w paragrafie cel napisali wprost, że chodzi o wywołanie kontrowersji, więc nawet nic nie ukrywają, nie? Ale rzeczywiście to ich obratanie się z hitleryzmem w latach 90. konkretnie, kiedy był po prostu bardzo silny ten ruch skinowski i nazistowski, to oni bardzo wyraźnie się z tym łączyli i wiesz, minęło te 30 lat i niektórzy po prostu uważają, że dalej tak jest, nie? A po prostu no nie doczytali, że to nie chodziło absolutnie o to, bo ona bardzo często, nie tak, że raz w jednym piśmie, tak, że na przykład u Kroleja, że jakiś ustęp, albo że w Biblii jakiś ustęp, nie. Oni to powtarzają właściwie wszędzie, za każdym razem, żeby się przypomnieć, że na przykład jak ktoś nie czytał poprzedniego tekstu i pyta akurat to, że znowu to mówią i znowu, a potem jeszcze znowu, że w satanizmie i w tym takim wizji prawdziwego satanizmu, chodzi o ciągłe zmiany masek i te eoniczne przemiany po to, żeby pomóc ewolucji człowieka, nie? Żeby powstał nadczłowiek. Oczywiście to tam nie za bardzo tłumaczą, jak miałoby to powstać i w ogóle też to, no, bzdura totalna, ale im chodzi o to, a nie o to, żeby naprawdę czcić Hitlera. Nie? Jeśli chcecie konkretnie i tylko odcinek o ONA, napiszcie nam to w komentarzu. Na sam koniec przeczytam wam kilka jeszcze bardziej szokujących relacji. Cmentarz w nocy. Giorgio Burmistrz w tunice. Wokół niego kilkoro dorosłych. Romano, Adriana, Igor, Barbara, Frederico, Francesca, Rosa, Alec, fotograf. Niektórzy z nich nosili maski tygrysa, pantery lub wampira. Odprawiali jakiś rytuał, pogrzeb czy coś podobnego. Otworzyli trumny i zamknęli w nich przyprowadzone ze sobą dzieci – Daria, Elizę i Martę. Każde z nich zamknęli w pudle z krzyżem na pokrywie. W środku było ciemno i Dario nie mógł się wydostać, bo wieko było ciężkie. Próbował je podnieść, ale miał zbyt słabe ramiona, by choćby lekko poruszyć blok drewna i metalu.
Pamiętał, że płakał i słyszał śmiech dorosłych na zewnątrz. Potem ktoś zdjął pokrywę i znów zobaczył te same ponure postacie wokół siebie, a jego płuca wypełniły się zimnym, nocnym powietrzem. Giorgio burmistrz ogłosił im uroczyście. Zostały zamienione w dzieci diabła, a potem kazał dorosłym, żeby ich bili kijami. Kolejny fragment. W pierwszej połowie sierpnia podczas rozmowy z Valerią Donati znów otworzyła się Marta. Minął prawie rok, odkąd jej matka rzuciła się z balkonu, a 8 miesięcy od czasu, kiedy dziewczynka opowiedziała, jak została zabrana do mieszkania nieznanych mężczyzn, którzy ją molestowali. Teraz dziecko wyznało psycholożce, że matka zabrała ją na cmentarz, gdzie spotkała innych ludzi, ubranych w długie, czarno-białe szaty. Dorośli wykopali i otworzyli grób i pokazali jej zwłoki człowieka, który miał twarz z krwią i brakowało mu ręki. Było to ciało pana, który, jak powiedziała Marta, mnie skrzywdził. Ale potem dorośli jeszcze bardziej przerazili dziewczynkę, tłumacząc jej, że ten martwy człowiek może wrócić do życia. Pamiętała również, że kładli wokół niej wiele czaszek, jak sama mówi, takich prawdziwych, kiedy jej robili krzywdę. Nie potrafiła nazwać miejsca, gdzie to się odbywało, ani wskazać go na mapie. Pamiętała jednak, że nie była jedynym dzieckiem obecnym podczas tych satanistycznych rytuałów. Donati natychmiast pobiegła do prokuratury, by porozmawiać z prokuratorem Claudianim. Znalazła potwierdzenie tego, co Dario powiedział im wiele miesięcy wcześniej. I kolejny fragment. Dziewczynka była na wizji lokalnej razem ze śledczymi oraz Valerią Donati i precyzyjnie wskazała miejsca, gdzie, jak pamiętała, została zabrana przez jej ojca i satanistów. Kolejny fragment. Wkrótce przypomniała sobie długą serię nadużyć, jakich doznała w wieku 5 lat ze strony organizacji satanistycznej. Orgie, rytuały, ofiary, tortury, gwałty. Opowiedziała, że podczas tych rytuałów była zamykana w klatce. Sataniści pokropili ją krwią zamordowanych dzieci oraz dorosłych i związali ją razem z trupem wewnątrz samochodu, który następnie został rozbity na drodze. Kolejny fragment. Nie minęło wiele czasu, gdy dzieci, które nigdy się nie spotkały, nie rozmawiały ze sobą ani nie wpływały na siebie nawzajem, opowiedziały Valerii Donati, co się działo, gdy i one były zabierane na cmentarze. Obwiązywali nas wokół drewnianego krzyża, potem zaczynali rzucać w nas sztyletami i nożami. Kazali nam trzymać w rękach podkowę, całą rozgrzaną do czerwoności. Ci księża ostrzyli noże, czasami potem rzucali w nas nimi. Kazali nam podpalać krzyże Jezusa, bo oni nie wierzyli w Jezusa. To znaczy wierzyli w diabła, bo diabeł robi złe rzeczy i oni też chcieli robić złe rzeczy. Potem jak podpalali te krzyże, to kazali nam odmawiać modlitwy do diabła. Wiązali nas i kładli dookoła nas petardy i je zapalali. Potem ranili nas w pupę pilnikiem, szydłem, obcęgami, papierem ściernym. Jak była zima, jak padał prawdziwy śnieg, to zabierali nas w samej bieliźnie. A jak dzieci zostały w furgonetce, to wsadzili tam 2 duże szczury. Przytoczone fragmenty pochodzą z reportażu Diabły z Bassa Modenese. Książka ta jest efektem dziennikarskiego śledztwa wyśmienitego Pablo Trinisza. To jednak historia zupełnie inna i różniąca się niemal na każdym szczeblu od zabójstw, o których mówiliśmy wam w tym odcinku. Za tymi historiami kryją się jeszcze bardziej szokujące i dojmujące fakty oraz przerażająca tajemnica. Co ona skrywa? Sięgnijcie po tą książkę i przekonajcie się sami. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom podcastu religioznawczego.
w tym Barbarze Występek, Michałowi Knichinickiemu, Magdalenie Góreckiej, Jolancie Kołyszko, Tomaszowi Augustynowi oraz anonimowemu wspierającemu. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, zapraszam na stronę podcastu religioznawczego na patronite.pl.